związku z tym, że świat w swojej mądrości nie przyjął Boga jako Boga, amen. Przyjaciele, w związku z tym, tak jak powiedziałem, że świat swojej mądrości nie przyjął Boga jako Boga. 2000 lat temu stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, przyszedł do swojej własności, ale świat postanowił być tak mądry, że go odrzucił. Upodobało się jemu zbawić świat przez głupie zwiastowanie. Oto stoję przed wami. Dla części z was będzie to głupie zwiastowanie. Dla części z was będzie to poselstwo życia ku życiu. Bóg tak pokochał świat, że sam postanowił zejść na ziemię w ciele człowieka i wziąć karę i winę za swoje dotychczasowe bezbożne życie. Największym grzechem ludzkości jest to, że ludzie są całkowicie niezależni od Boga. Spójrz teraz w swoje serce. On powiedział kiedyś: lud ten daremnie czci mnie swoimi wargami, bo serca ich daleko są ode mnie. Serca ich daleko są ode mnie. Przyjaciele, tak jak wspominałem wcześniej, nazywam się Michał Korgor. Przez 30 kilka lat mojego życia nigdy nie powiedziałbym ze strachu, że Bóg nie jest nic ważny w moim życiu. Ale taka była prawda, że nie zajmował żadnego istotnego miejsca. To ja zająłem jego miejsce. Byłem samosprawiedliwy, choć nigdy tego tak nie nazywałem. I wiesz, o czym mówię. Wiesz, o czym mówię. Od początku jest ci to wpajane. Od początku chodzisz w samosprawiedliwości. Przyjaciele, ale w oczach Boga, sprawiedliwość ludzka, on to powiedział, jest jak brudna szmata. 2000 lat temu żywy Bóg postanowił zejść na ziemię i z miłości do ciebie wziąć karę za twoje bezbożne życie. To się dokonało na krzyżu Golgoty. Jezus poszedł na krzyż z miłości do ciebie. Uratował cię przed karą. To był ratunek. To był doskonały plan twojego zbawienia. Przyjaciele, ale Jezusa nie ma dzisiaj na krzyżu. On tam nie wisi. Tam go nie spotkasz. On zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał. I jestem tutaj, aby świadczyć ci w swoim życiu, że Jezus żyje. 7 lat temu spotkałem go osobiście. Choć tak jak wy tutaj, w większości, byłem intelektualistą, bardzo dobrze wykształconym człowiekiem. Kiedyś wydawałoby mi się, nie mieściłoby mi się to w głowie, ale kiedy usłyszałem słowa Ewangelii, kiedy usłyszałem o wymianie krzyżowej, która nastąpiła na krzyżu Golgoty, postanowiłem to sprawdzić i zawołałem do Niego. Zawołałem do Jezusa, że jeśli żyje, to chcę mieć z Nim osobistą relację. Że chcę Go poznać i doświadczać osobiście. Przyjaciele, 7 lat temu narodziłem się na nowo. 7 lat temu narodziłem się na nowo. Jezus powiedział, i dotyczy to każdego człowieka, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Przyjaciele, i teraz wrócę do tej samej sprawiedliwości. Nie ma znaczenia, jakim żyłeś życiem do tej pory. W ogóle się nie liczy. Czy byłeś dobry, dobra, uczynny, uczynna. Czy cię lubili, czy cię szanowali. Czy miałeś kasę, czy nie. Czy przyjechałeś tu poruszakiem, czy tramwajem. To w ogóle nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, czy śpisz w drogich hotelach, czy w wielkim domu. Czy śpisz na dworcu. Nie ma znaczenia. Jeśli nie pojednałeś się z Bogiem, jeśli nie uwierzyłeś w wymianę krzyżową, jeśli nie zawołałeś do Niego, nie narodziłeś się na nowo, nigdy nie pójdziesz do nieba. Jezus powiedział, kto mnie odrzuca, odrzuca Ojca. Jezus to jedyne drzwi osiągalne tylko przez wiarę. Nie wyczytasz tego w żadnej książce. Możesz sobie myśleć, że przeczytasz kolejną, jakąś filozoficzną pozycję i teraz dojdziesz do poznania prawdy. Ktoś ci powie, byłem w tym miejscu, byłem w tym miejscu, nie znajdziesz tam życia. Zbawienie jest z łaski za darmo, to jest Boży dar, ale ono osiągalne jest przez wiarę. Tylko przez wiarę, a wiara jest pewnością tego, czego nie widać.
i nie pogodzisz tego intelektualnie. Staniesz w miejscu, albo wierzysz, albo nie wierzysz. Nie ma innej drogi, przyjaciele. Nie ma innej drogi. 2000 lat temu nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Wielka wymiana krzyżowa. Jezus pokonał diabła. Pokonał go. I wystawił na pośmiewisko. Ale dzisiaj ty, z perspektywy Boga, wszystko zostało zrobione. Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Jeśli dzisiaj spodziewasz się, że Bóg coś dla ciebie zrobi poza Chrystusem, to muszę cię rozczarować. Jesteś w błędzie. Bóg nic nie zrobi poza Chrystusem. Jest powiedziane, wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności, jest w Jezusie Chrystusie. To są słowa Boga. Pytanie, czy sięgasz po nie? Pytanie, czy sięgasz po nie? Kim dla ciebie jest Chrystus? Kim dla ciebie jest Chrystus? Przyjaciele, jesteście tutaj w większości intelektualistami, więc zadam wam pytanie. Po co przyszedł Jezus 2000 lat temu na ziemię? Po co? Po co? Co takiego tam się wykonało na tym krzyżu Golgoty? Zadawałeś sobie to pytanie? Co tam się wykonało? Kto wygrał? Kto wygrał? I jaki to ma związek z twoim życiem? No bardzo duży. Tak jak wspominałem przed chwilą, Bóg wszystko dla ciebie zrobił w Jezusie Chrystusie. Ale ten sam Bóg, który stworzył niebo i ziemię, ten sam Bóg, który cię wymyślił, postanowił zostawić ci wolną wolę, dać ci prawo wyboru i zdecydować, czy wybierasz go jako Boga tutaj, żyjąc na ziemi, czy śmiejesz się, szydzisz z tych słów, albo odwracasz głowę. Przyjaciele, prawda jest taka, że jeśli w tym momencie odrzucasz moje słowa, odrzucasz Chrystusa i odrzucasz Boga, bo w Jego imieniu sprawuję tutaj poselstwo. Przyszedłem tutaj po to, aby zaświadczyć wam, że Jezus żyje. Wiem, w jakim jesteście miejscu. Tak jak wspominałem wcześniej, skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej. Z zewnątrz wyglądało, że mam wszystko. Pieniądze, pozycje, szacunek. Ludzie mnie klepali, lubiłem się w tym przeglądać, jak mówili do mnie, że jestem człowiekiem sukcesu. Ale ja wiedziałem, że jestem na prostej autostradzie dzwonnikom, że nie o to w życiu chodzi, że drogimi zakupami, że w drogich zakupach nie znajdę tego szczęścia, którego każdy człowiek od małego szuka. Chcesz być szczęśliwy i chcesz być zaakceptowany. Nawet jak próbujesz to spychać teraz, ten temat, bo masz złe doświadczenia, to przypomnij sobie, jak byłeś mały, jak marzyłeś, jak byłeś bohaterem czy bohaterką, a później świat cię z tego okradł. Zostałeś życiem, że musisz żyć od pierwszego do pierwszego, że trzeba jakoś przetrwać. Przyjaciele, Jezus jest rozwiązaniem. Jezus jest rozwiązaniem. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Jeśli dzisiaj uwierzysz, że Jezus to Bóg, który zszedł na ziemię w ciele człowieka, poszedł na krzyż z miłości, z wyboru do ciebie, a następnie zmartwychwstał. Jeśli w to uwierzysz i zawołasz do Niego, być może tak jak ja zawołałem 7 lat temu, Jezu, przyjdź i mnie uratuj. Chcę, abyś panował w moim życiu. Narodzisz się na nowo i wymiana krzyżowa będzie twoim udziałem. Co to oznacza? Po pierwsze to oznacza, że już dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Dzisiaj, nie kiedyś, nie to, że może sobie służyć, że jeszcze ileś tam uczynków. Dzisiaj akt wiary i decyzja wystarczy, aby spotkać się z Bogiem, narodzić się na nowo i mieć pewność, absolutną pewność życia wiecznego w niebie, bo to Jezus załatwił na krzyżu. I jest drugi aspekt, że możesz doświadczać nieba na ziemi, możesz pokonać każdy problem, każdą niemoc. On wziął na siebie choroby, wziął niemocę. Dzisiaj wy decydujecie, czego chcecie, przyjaciele. Czego chcecie? Czego chcecie w swoim życiu? Jakie chcecie przeżyć? Teraz je reżyserujecie. Ja też, właśnie o to. On powiedział dziś, kiedy głos Jego słyszycie. Serca swojego nie zatwardzajcie. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dla was, którzy słyszycie te słowa, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, nie jutro, nie wczoraj, nie 2000 lat temu. Dzisiaj, dzisiaj. Bo Jezus jest realny i żyje dzisiaj. I dzisiaj decydujesz teraz, czy przechodzisz mimo, czy wołasz do Niego.
Jeśli ktoś z was chce doświadczyć dzisiaj spotkania z Bogiem mocy, jeśli potrzebujesz uzdrowienia, może potrzebujesz uwolnienia, nie nazywasz tego wprost, lekarze lub psychoterapeuci mówią ci, że masz depresję albo problem, ale może jesteś po prostu zniewolony, jeśli potrzebujesz, dzisiaj możesz odejść całkowicie wolny i całkowicie zdrowy. Ty decydujesz, czego chcesz. Ja ci wskazuję na rozwiązanie. Od 2000 lat jest jedno skuteczne, zawsze zwycięskie rozwiązanie. I ono jest w Jezusie Chrystusie. To jest właśnie dzieło krzyża. To jest wymiana krzyżowa. To jest wymiana krzyżowa. Zmartwychwstały, triumfujący Jezus. I pytanie, jaki to ma związek z twoim życiem? Jaki to ma związek z twoim życiem? Kim on dla ciebie jest? Kim dla ciebie realnie jest Chrystus? Ojcze, ja modlę się teraz, aby każda osoba, która słyszy tego poselstwa, aby to pytanie przeszywało ją na wylot. Ojcze, ja modlę się teraz i zabezpieczam to, że każdy człowiek, który słyszy tych słów, musi dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Musi zadać sobie sprawę, stanąć przed tobą i powiedzieć, kim jesteś dla mnie, Chrystus? Kim dla mnie jesteś? Ojcze, ja modlę się teraz. Ja modlę się, aby te słowa zostawiały trwały ślad. Uwielbiam Ciebie, Ojcze. I dziękuję Ci, że zawsze mnie wysłuchujesz. Amen.